Dzień dobry, moje imię, witajcie w 29 odcinku mojej pięknej, znaczy naszej, przepraszam, pięknej serii Kronikarzy z Kolonii. Życzę mi soboty, jak ktoś to je przy śniadanku, obiadku, to smacznego życzę. Odcinek najprawdopodobniej o godzinie 12. Na wstępie tego materiału chciałbym podziękować za ostatni odcinek z Oskarem. Nie będzie sąsiad, ale poczekam na niego, pewnie przyjdzie. Za odcinek z siewu bezorkowego i chciałbym zachęcić do zostawienia suba, bo wbijamy niedługo 500 subów. Z góry dziękuję. I tu takie mam takie informacje. To się pozmieniało, nic się nie pozmieniało. O, laweta idzie. Generalnie nowe nabytki. Pane nabytki, chuja. Kurwa, kto to gada? O Boże! Kurwa, gdzie zajechał tu chuja? Pojebany jakiś ty. Jezus Maria, ja się schowam, bo to... Miało do mnie nowe nabytki przyjadą, ale następnie zanim te nowe nabytki tu przyjadą, to ja kupiłem, wziąłem 5000 kredytu, kupiłem kilka krów, dokładnie kupiłem 2 cielaki i 5 krów, czyli 7 sztuk. Tak, żeby troszeczkę tych krów było więcej, to co jeszcze tutaj się pozmieniało, muszę kontrakt skończyć, bo robię misję. I odbieramy 5000 na Minecrafcie, no 11000 to jest bida z kraju, ale nie taka już będzie. Nie, to, o hop, to jakiś wjeżdża, o. Ej panie, pan uważa ten płotek, bo pan mi płot rozwali. Pójdź z tym płotem do chuja, pan se plamy kurwa piękny. Panie, pan powinien z architektorem jakiś film. Dobra, pan tak dalej nie wjeżdża, bo panie, bo tu muszę z ciągnikiem. Dobra, pan tak stoi już. Także dwa nowe nabytki, o Boże, ta kosiarka to urwiem zaraz. Dobra, idziemy do kajca. Zamówi, pan jakiś jebany, kurwa, masz mi za to przywieźć. Dobry. Co, nie gada. Dobry. Witam. A pan widzę z Ukrainy albo z Chin, bo taki fajny strój pan ma. Gdzie pan go kupił? Kolejny. No za lądą. Pan poczeka, ja wyjadę i chcę zrobić zdjęcie, dobra? Jo, ale szybko, kurwa, mać. No pan jeszcze też musi jechać? Jo. Panie, ja zrobię zdjęcie. Nie ściągamy na nabytki. Kosiarka sama szła. Ona była tam u tego chłopa, co byliśmy na sąsiadem. Właśnie nie jest sąsiad. O Boże, ja nie chcę jeździć tym. Także dofinansowanie na młodego rolnika już przyszło. Kolejną rzecz kupimy na następnym odcinku. Pewnie pojadę sobie sam po nią. Panie, pan tu tak. Można. O, nie. Ja nie chcę zobaczyć. Panie! Panie! Przepraszam! Proszę pana! Halo! Dobry. I tak jak dajesz mi stówkę, nie? Przelewik. Ja. Dobra. Nowe pista, dobra, a nie tutaj. Sotka. Dobra, dziękuję. Widzenia. Mogę wizytówkę? Ma pan wizytówkę? No. Mógłbym wizytówkę dostać? Proszę. O, dziękuję. Życzę miłej podróży, fajny pan głos ma. Pan powinien grać w Ojcu Mateusza w jakichś serialach albo filmach. Ja to tak. No, upa... Ja! Boże! O, żyje... O Boże, święty krak, sama sak... Jezus Maria. Gdzie jest sąsiad? Dobra, to ja tym... Jezus... No, fajnie ten hop gada, no. Także nowe nabytki z grabiarka Pottingera oraz kosiarka ta, która była u tego popa, także ja się tutaj cofnę. Kurde, kilka lat temu nie pomyślę, że będę takie gospodarstwo tutaj miał. Bo to już takie fajne dwie nowe rzeczy. Ja tak się muszę popatrzeć. I wiecie co? Aż trzeba otworzyć sobie piwko i upić nowe nabytki. Na razie jedne piwko po tylu innych drogach będę jeździć, więc mogę. Słuchajcie, wasze zdrowie. Ksiądz potem przyjedzie. Znaczy krzynię, jak się też nie zamawiam. Właśnie nie pokazywał. O Jezu, no Jezu, jeszcze raz będę tego. Zakupiłem sobie sadzarkę do ziemniaczków. Taka fajna.
No tutaj moja płyta obornika, w kająciku będę się tym zajmował, w kająciku ostatni albo przedostatni są nabytkość, nie wiem. Gdzie jest sąsiad w ogóle? Nie, ja jadę w pole. Ja mam chyba na łąkę, czy co mam robić? Bo sąsiad miał do mnie przyjechać kurna bizonem kosić pole. A ani sąsiada nie widzę, ani nic. Chyba to może podjedzie do mnie, albo na CB Radio będzie. Ja jadę w łąkę kosić. O Boże, chyba na CB Radio już jest. Sąsiad, słyszymy się? Co ja się tam przerabiam, nie wiem co tam. O ja! Przepraszam. Kurde, mogę tego piwa nie pić. No Jezus, jaki tu ruch się teraz zrobił. Boże święty. Gdzie jest? No bo nie, gdzie jest sąsiad? Słyszysz mnie? O, co sąsiad? Radio w bizonie nie działa. Jo, sąsiad, przyjedź do mnie ten. Na które pole? No tam, gdzie był ziemniaki, tam obok ziemniaków. A, dobra. Sąsiad, przyjedź na piwko. Nowe nabytki przyjechał do mnie już. Akurat w okolicy byłem, to wiesz. Ja, widziałeś? Nie, mówię, że kombajn był w okolicy do tego pola, no. Nie. Sklewiarka nowa z salonu, a kosiarka dwuletnia od tego handlarza została zakupiona. Lewerka czy Znajomka? kosiarka? Jest kosiarka. Na słomę? Jo? Ty. Aha! Ale zajebiste to jest. Muszę nauczyć się nią obsługiwać, bo jeszcze ci pierwszy. W końcu sąsiad Ja tylko sobie kosiarkę jej nie kupował nam. roztrzaskaj. No, dam radę. Widziałem, jakaś laweta jechała, ale... Hop, jaki dziwny hop. A, kamieni tu nie ma, bo tu była nowa łąka dopiero posiana. Pijam niż szyba. Nie, ale ci powiem, sąsiad. Robi robotę. Kurde, to opłacała się. A do ciebie sąsiad kiedy przyjeżdżano nabytki? Wsiadł po żniwa. A, dużo ci się stało? No tylko pszenica. Ach, to O, jeszcze. jest. U mnie możesz. No przed stoją tyle, wiem tam coś pytali, że... A nie, to u mnie w kolejnym odcinku jak będę. A co będziesz coś na kolejnym odcinku się wyrobił? O kur. Czy nie wiem. Bo ja będę chciał prosto po nim, nie? Obornik, orka. Nie, obornik, no i znajomica. No jakby przyjechał, maszyn, to by coś w polu robił, no jakby przyjechała, nie wiem czy przyjada. No to tam musisz się zapytać. Nie, że jeszcze jeden dom. Jeden albo dwa mam, jeszcze przysiadłem, nie wiem. Co, ja tu już tam jesteś? Już jestem, już kółko robię. I teraz mi to sąsiad gadasz. Ja tam przyczepą musiałem sąsiad. Robiłem kółko 50%. O kurde, z takiego małego pola. Nawet nie całe kółko zrobiłem. Jedziemy rzutnikiem o tam. Co musiał być rzadki, wyciło, nie? Jo, to jest mój plan teraz. I te przy tej wyspie, te denerwują. Ma dzień nie pracy za spisa. Mam piękną nową Jakiego? kosiarkę. Dobra, nie wiem, co mówił. Ja się dam. Także 29 odcinek, nowe nabytki, dofinansowanie z Unii już przyszło. Nie, no, jeszcze nie całość, ale w większości przyszło. No, ogólnie tak jest, że jak się dostajesz chyba 30 czy 60%, a potem resztę. Dobra, tu na drodze nie będę tego piwka pił. Tu gówna jest, Akurat tu nie policja pa. jechałaś. O kurde. Jak ten sąsiad ze wtorek sprawuje się? Szczepu, normalnie. Po wiosnie. Normalnie. Siewy kukurydzy zaliczył, no wiem, trochę mały siewnik do niego to jest, ale... No, widzicie, lewa uprawa mnie na farmie słonecznik. Zobaczymy, jak ten słonecznik wypali. Znaczy, szybko się wymieniliśmy w tym sezonie z pracami, nie?
jebany mi. To zagaszczył się. Pewnie? Nie, paski się ślizgają. O, ruszył. Teraz wiem co zrobię. Na czemu nie sypię? Czekaj, muszę kurwa włączyć, żeby sypał. No dobra, co ja się go zostawiam tu. Ja idę z tym. Swoją ochroną. Sąsiad, jak tam ziemniaki u ciebie? A potem na... Dobrze, ci powiem, fajnie zeszły. Już tam trochę było pokopane na obiadek. Ale tak sąsiad, patrzyłem, że chyba tak jeden z pieczych mam tak... Mało, kto ma ogólnie buraki? No, ziemniaków to tam ma, ale też nie za dużo. Może to musisz zagadać, może to trzeba na odcinku szkadzą te nowe nabytki, jakby się udało. Że... Tu mam nadzieję, że nie będzie ten sam lewy cista co tutaj u ciebie, jak mówię, że jakiś dziwny je to... Popie. No lada się nie dało. Kurde, minus tej koszarki. To na jakiś Ukrainie. No nie wiem, albo Chińczyk. Że będzie ciężko zgrabiać to. Później przyjadę zobaczyć. To teraz to na farmie już pewnie będzie. Bo ja teraz kończę tą jedną łąkę, tej drugiej nawet nie doszedłem jeszcze. Porządne świadokosy w końcu nie. Gadę, szutacyna najlepsza. No, zawsze tylko, że ja ją tyle wykosiłem się, że wiesz, że w końcu dobrze żona odpiała. Ja ci powiem, nie miałem w sobie co brać na razie na dofinansowanie. Ja mam planów dużo, tylko co mnie ogranicza dużo. Co? Ja mam plany duże, ale jak to powiem, Unia mnie ogranicza. No ja ten, no co miałem, tarzówkę dopiero kupiłem, nie opłaca mi się. Kultywator jeszcze z rok, dwa przeżyję. A kosiarkę z grabiarka była mi naprawdę potrzebna już, bo nie miałem, nie? A wiesz, te krowy troszeczkę wyki bardziej pójść. No, rozrzutnik jeszcze pochodzi z 2-3 sezony, beczka to jest nówka, to nie wiem ile jeszcze pochodzi. Właśnie, ja patrzyłem nad rozrzutnikami, ale Unia powiedziała, że nie. Nie ciekawi czemu. Nie wiem, przyjść zapytać. Nie, ja z rozrzutnikiem, nie wiem, może rozrzutnik potem przerobi, będzie tylko do kukurydzy. Właśnie, sąsiad, a to potem ci powiem po odcinku, na następnym momencie, dobra. Pierwsze koszenie w tym sezonie nową koszarką ma gówno za zakończone. Pierdzielony bizon, hamulców już nie ma. A wczoraj robiłem hamulców. A domyślałaś się, że kupię koszarkę sama fa? Ja byłeś zainteresowany, myślałem, że kupisz koszarkę. Nie wiedziałem, że akurat od niego. No ja, bo wiesz, jak tam już mi tego case'a trochę odpuści, to mówię, dobra, to biorę to. Ej, sorry, odpuści mi na tej Samaszu za case'a tak naprawdę. Nie, to drugą łąkę na razie nie będę miał. Tutaj mamy tura od znajomego do przetestowania, czy case'ik się da radę z nim. Na razie się tutaj stoi. No, wyjdziemy teraz z torkiem. Wiemy, co tam jest. Jeszcze tam jeden nabytek przyjedzie, ale nie zrobimy się jaki. To już jak ty wiesz ile do tych, ja 5000 zrobię na tej misji, jeszcze 3 belki mi zostały, kurde, czaisz to?
Sąsiad. Mój sąsiadowi CB radio się zepsuło. On coś się trochę rypie z CB radio, jo. Coś odpierdziela. Miał się zobaczyć do kabelku. Halo, sąsiad. Jo, ja cię słyszę, sąsiad. Dobra. Nie, czy się zmieści na rozrzutnik? No to sąsiad, czy miałbyś to do mnie podjechać na farmę? Trochę nie bardzo, od razu do siebie mam, do koszenia muszę jechać. No co masz do koszenia? Pszenicy. Dobra, to ja ten, zaraz podjadę. Myślałem szpury na farmie. Tak... pół tony zostało. O kurde. To tak nie umiałbyś do mnie podjechać? Tak trochę nie. Dobra, to już tam czas czekaj. Bo ja mam tak ten... rurę rozłożoną. A tak ja to pewnie mi się przerypię i będę... pół tony. O ile sepło w ogóle ogólnie z tego małego kawałka? Mam te pół tony na... w bizonie i cały rozrzutnik. A ile był rozrzutnik, pamiętasz? 3,5. Ja tam... 4 tony ci dało. Takiego małego dziadostwa? No. Uuu, sąsi stary z drabiarką sobie kupił. Fajno, nie? Moja Pajek lepiej. Jeszcze zostaje na farmie. Moja lepiej. Co? Nie. Chodź zobaczyć jak ten, z grabiarki, kosiarkę. Ej, kosiarka nie taka zła. Fajnie, fajnie miejsce znalazłem do niej, nie? Ja. No to ja biorę to małą szczotkę. Ale pod garaż byś mógł ją schować. Czemu? Zapytaj to pod dachem później. No używa nas! Chłopiec, grabiarka będzie pod chyba. No sąsiad, a ty byś umiał pojechać? Traktorem moim? Jo. Jeździ? Jo, ty już jeździ tym fejsem. Dobra, trzymaj sąsiad, ja idę dalej zgrabiać. No, tak, depijmy, to już myślę, że zepsuło. Kurde, ja na koszy będę robił, nic więcej nie będę robił. Myślałem, że coś tam jeszcze, ale... mogę powiedzieć w tym odcinku, że rekrutację mieliśmy i niedługo nowa seria, znaczy nowa, no timelapse z nich będą. I niedługo może być nowa seria singla. I się już nie mogę doczekać, aż w końcu będę wiedział jaka to mapa i buduję go stać. Mam teraz trochę więcej osób do pomocy do budowania, bo fajnie te rekrutacje były. Dwie osoby zdały rekrutację, znaczy przeszli. Masz, tam stoi wszystko. Coś w radzienki są świat? To jadę do siebie kosić. Dobra. Powodzenia. Czekaj, jakie tam wsiada te nabytki. Zwanili, że tam niedługo mają być, no ale ile będę jeszcze czekał, to nie wiem. Nie wiem, co ja ci w tej kwestii nie pomogę. A fajnie by, że ciebie niedługo też przyjechał, nie? Co? Fajnie by, że ciebie też niedługo przyjechały. Ta co ja zakupię, ta co ja sąsiad kupiłem, to się zdziwisz, bo ty jeszcze nie wiesz, co ja kupiłem. No, ale to co ci powiem, że to było, przydałoby ci się, bo za to się będzie nudził, nie? Ja, za to się nudzi. Ja też jeszcze jeden nabytek z Zetora do case'a przyjedzie, kosiarkę do case'a. A z grabiarkę chciałem, mówię, ona jest fajna, bo i czy dziecko ją pociągnie i Zetor. Dziecka bym miała z nią problemy, tak szczerze. Myślisz? Lekka. A ja no. Mogę w sumie mieć, ale wiesz no. Szczęście daje radę. I udało się, mogę tak powiedzieć, że udało się nagrać odcinek ze Włośnic. Włośnicy zapowiadają niedługo na kanale u Oskara. Nie wiem kiedy to wrzuci. Wrzucę jak najszybciej. No. Trzeba by to nagrać odcinek jeszcze jakiś, żeby na niedzielę coś było do kawki, do śniadania. Do biatka ktoś je. Nie, ja ta złomka to będzie sezon 2 i potem będę szukał kolejnej łąki.
Kurde, co jeszcze ten? Jeszcze mam dostać jakieś pieniądze na pole jedne. Więc nie wiem, czy jakieś pola się kupię. Nie, takie do pół hektara, żeby coś tam było. To tam sąsiad uważasz. Dobrze by było. Ziemi ciągle mało. No. Fajne ziemie tu mam jeszcze podobno ci z PGR-u mają coś też się kupić za kawałki, to wiesz, trzeba już to. Ale ci sąsiad tu fajnie ten owiec rośnie. Patrzę na ten nowy, z jaką to rośnie. Właśnie, ten, dogadałem się z tymi dwie gazowni i sprzedaję tą kiszonkę moją. Jednak sprzedajesz, To z... ja? Ja! To co w tym roku będę miał, mam mówione, że do nich daję, nie? Nie, w tym sezonie, co ja mam? Nie mam w tym sezonie kukurydzę? Na jednym kawałku mam. A ty na ile masz sąsiad? Też na jednym. Więc mówią, że ten, że się dogadamy. No bo się to O, poprostujemy, daj mi żeby nie połączyć. odkupię, bo ja mam ja mam mało. No ale wiesz, ja też bym. Ja mam belki, nie? Więc troszeczkę bary będę miał teraz. A ja muszę. Co się ty masz owiarkę? No ja bym muszę sobie jakąś łąkę chyba kupić. No ja mam coś zrobić. Ja mam na razie za gospą, mam ktoś jeszcze pisze, a bo tam Albo sama poszli będzie tu dzisiaj chcę jakieś pole przejść nowy na. nabytek. Na ten. No okej. Oj. Masz tam, gadałeś już się z karnicy, że mamy ogarniętego? Ja chyba ja tam dzwonię, że będzie miało czasa. Bo dokładnie No to zamian za łachem u nas, nie? Tak tylko jak ją co później roku. powiedzieć jaki termin tylko. No. On się potem powie. Ja będę się umiał do presowania jak coś. Dobra. I to nie wcale mało. Dobra, wpadę się z grabiarka, ale... Gdzie jest Kate? Mój, wróciłeś nim? Nie, stoi tam na polu. Dobra, to ja już w sumie nie będę pasował, poprosuję poza odcinkiem. Bo już 23 minuta. Pasowanie już było z tego. Nagram to poza odcinkiem. Ja się chyba, że ten. Zobaczę, ja wracam. Albo teraz, dobra, nagram to jeszcze w sumie. Ty, To już sąsiadu, więcej nie. tej pszenicy No. dość sypie. No. Pamiętasz No jak mi. to ja miałem zostawione? Ty wiesz, Czekaj, no, gdzie ja halo, ostatnio halo. kosiłem? No. Ja myślałem, że tu zbiornika nie będę, ja mam zbiornik. Jeśli powiem sąsiad, to ziemniaczki fajnie wyglądają, nie? Nie, nie patrzyłem na moje buraki, jak wyglądają. Bardzo ładnie ten. Muszę w końcu zamiast na jakiś kawałku znowu posadzić. No nawet chyba wiem na jakim kawałku. Nie, pobałeś troszeczkę te ziemniaki. O, tam moja piękna kukurydza. Kurde, ta przyczepka niby jest, a wiesz, niby nie po co ją mam, a się przydała właśnie. Nakarmił szpulki od razu. No gdzie mi... Ty, jak ty jeździsz? Ale słuchaj, ja nie wiem, czy ten kierowca, co był u mnie, do ciebie w ogóle przyjedzie. Czemu? Bo tak skasował mana, że ja nie wiem, czy z niego to zostałeś się. Chłopak pierdyknął, to rada pochodnie. Teraz jeszcze jedno pole do skoszenia. Chodzi o pszenicę. No. Słyszę, Kurde, fajnie to się. zgadnij ile bizon ma już motogodzin. Nie wiem, 15? Nie, aż tyle nie. 10. 8. Ładnie, coś tam. A ci powiem sąsiad, nie? Że ja bym chciał, jakbyśmy najszybciej tą serię tu skończyli, nie? Czemu? Nie, że mi się nie podoba, ale już mam plan na kolejną tutaj, po sąsiedzku, na A. nasza.
Ty, może mam propozycję, może u nas nie będzie jak na przykład po sąsiedzku jest, tylko u nas będą kronikarze i zdanie mapy, nie? Aż no. Nie, kronikarze na przykład z Pojezierza, o, kronikarze Zichowa i z tak Kijeszyn. dalej, no. No, to finalnie jest taka okej. Dobra, 25 minuta, 26. Już postawię, poza odcinkiem się będę tym zajmował. Ze mną był dzisiaj mój sąsiad. Ja pewnie się nie chcę pożegnać. Ja byłem. Była oczywiście nowa zgrabiarka, która jest schowana, nowa znaczy nowo używana kosiarka, ale nowa, schowana, tylko na dworze na razie. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku sąsiada. Zapraszam na Discorda, do sąsiada na kanał. No, I co, no i widzimy zapraszam. się, no. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku, do następnego, trzymajcie się, elo! Elo.